wszystkich państwa uczą, że to chłop był uciskany jako ten pańszczyźniany, że on musiał pracować, a ten szlachcic go tam męczył. Prawda jest zupełnie inna. Chłop pańszczyźniany nie mógł być wyrzucony z domu i miał tą działkę tam około 1000 metrów. Czyli wystarczającą, żeby zapewnić sobie utrzymanie i sobie i rodzinie. Bo mniej więcej z 500 metrów kwadratowych przy odpowiedniej gospodarce ma się żywność na cały rok. Także 1000 metrów starczało, jeżeli ktoś był pracowity, mu na utrzymanie rodziny. Natomiast wyrzucenie, czyli zamiana pańszczyzny na czynsz, powodowała, że go wyrzucano z domu. Czyli musiał iść do jakiejś sutereny gdzieś tam w mieście. Czyli nie miał jedzenia, musiał je kupić i nie miał słońca, nie miał własnego domu. Musiał za to płacić. A z czego? Generalnie chodziło po prostu o to, że przemysł ten maszynowy, te maszyny parowe i tak dalej potrzebowały dużej ilości pracowników. A jedyna siła, rezerwa siły roboczej była na wsi. No więc trzeba ich było wyrzucić, żeby przyjść do miasta za chlebem, bo w ten sposób był tani pracownik. Proszę Państwa, to nie jest nic innego. Proszę sobie przypomnieć, że przez całe lata 60., 70. było to samo. Był tak zwany chłoporobotnik. Miał jakąś działkę i do miasta dojeżdżał, żeby pracować w fabryce, a potem po powrocie do domu musiał obrabiać pole. 100 lat minęło, a system został ten sam. Miał być tanim pracownikiem w stoczni, czy tam w hucie, a potem miał obrobić swoją działkę, żeby zapewnić sobie jedzenie. Ta nieznajomość historii powoduje, że my wciąż powtarzamy te same błędy. Teraz, co się działo po 90 roku? No dano kupie ludzi pieniądze, żeby sobie ten czteropak kupili, przy telewizorze posiedzieli, bo on zarabia tam 1000 funtów. No ale od tych 1000 funtów w Anglii on te 600 czy 700 zostawiał w Anglii, a do domu przysyłał 100. No bo musiał się tam jakoś utrzymać. Wyjazd Polaków do Anglii do roboty powodował, że Anglicy w ciągu kilku lat zarobili na nas ponad 100 miliardów. A my co? Nic. Rozbite rodziny, dzieci na ulicy. Na tym to polega. Jeszcze w XIX wieku Kanadyjczycy wyraźnie działali w celu likwidacji Indian, bo zabierano dzieci tym szczepom indiańskim do specjalnych szkół, to się nazywało, i tam dokonywano masowej sterylizacji przez naświetlanie rentgenem. I to było normalne i nikt nie protestuje. Jeszcze w 90 roku zamordowano kilku działaczy tych Indian, którzy chcieli walczyć o swoje prawa, w sensie, żeby nie było sterylizacji, żeby nie było przymusowego zamykania. System działa bardzo prosto. Podatnik, czyli my wszyscy mamy płacić. Proszę pamiętać, że w Polsce PKB tworzy tylko 6 milionów ludzi na 17 pracujących. Pozostałe 12 milionów tylko zjada. Ci wszyscy urzędnicy tylko zjadają. Podatek na urzędników za czasów Waszyngtona wynosił 3%. Za złego Hitlera wynosił u nas w Polsce 33%, najwyższy w Europie. A za dobrego Stalina już podszedł do 50%. A obecnie przy wolności rzekomej mamy 80% podatek. Czyli 80% naszej wysiłku idzie nie wiadomo na co. Zaraz to udowodnię. Proszę zauważyć, że u nas wszyscy muszą zdawać testy. Nie ma egzaminu takiego, gdzie on może się wykazać inteligencją, wiadomościami, kojarzeniem. Nie. On musi wypełnić test, a w teście jest A równa się B. Nic innego. To jest stresura. On musi wiedzieć, że żarówkę może tylko w ten sposób skręcić, a na przykład innej nie wolno mu wstawić, bo to już jest punkt negatywny. Dlatego wszystkie instrukcje są takie grube. I ci urzędnicy, nie wiadomo na jakiej podstawie, tworzą uczelnie. Tutaj podaję przykład uczelni typu ekonomicznego, typu marketing. No to jest istotne, bo marketing to jest sztuka oszukiwania. Tylko na tym to polega. Jeżeli coś jest dobrego, to i tak kupią ludzie, a jak coś jest złego, no to trzeba mu wtrynić, a nie każdy chce kupić. Także system centralny to właśnie w ten sposób ogłupia ludzi, bo jest wzrost sprzedaży. Proszę pamiętać, że wszystkie szkoły te ekonomiczne są robione niby za nasze pieniądze podatnika. Jeszcze trzeba płacić na niektórych prywatnych. Ale oni potem pracują w firmach zachodnich, bo od 30 lat nie ma polskich firm. No czyli innymi słowy, my szkolimy specjalistów, którzy potem nas ogłupiają.
Bo na tym to polega, do tego się sprowadza. Dlaczego firmy zachodnie zatrudniają naszych specjalistów? Bo znają mentalność naszych kobiet i wiedzą, jak im wtrynić różne rzeczy. I no mamy następny problem. Za co jest opłacany taki pracownik? Za wzrost zysku firmy. A jak ten wzrost osiągnąć? No mamy dwie możliwości. Albo on coś nowego wymyśli, to jest trudne, albo dogada się z urzędnikiem, który stworzy ustawę. Na przykład przymus szczepionek. Prosta ustawa, od razu zysk wzrasta o 300 tysięcy dzieci, bo tyle 300-350 tysięcy dzieci się rodzi rocznie, no to policzmy sobie. Wprowadza na przykład konieczność szczepionki przeciwko pneumokokom, czyli 350 tysięcy ludzi razy 100 zł, no to zysk wzrósł strasznie. No i na tym działa ten mechanizm. Myślę, że jest wystarczająco prosty, żeby każdy to zrozumiał. I tak nas oszukują. Mówi się o wolności internetu, a ja dostaję dość często, jak wchodzę na strony takie, powiedzmy, nie dla nas, to jest taki napis się pojawia. Dla ciebie jest ta strona, dla twojego IP jest niedostępna. I nic na to nie poradzą. Ale oficjalnie UNICEF to jest WHO, to jest ONZ. I okazuje się, że ONZ tworzy inwigilację ludzi. Czyli organizacja administracyjna stworzona do poprawy życia ludności na całym świecie tworzy specjalną grupę, która ma za zadanie neutralizację działań ludzi. Czyli jak ktoś myśli inaczej, to ONZ go zaraz w łeb, no bo przecież on zatraci zysk tam komuś. I to są oficjalne dowody. W 2012 roku byłem inwigilowany przez właśnie UNICEF, bo w Polsce było, no moje jedyne nazwisko było takie, które było w tym czasie znane. I koledzy informatycy wykryli, że blokowanie mojej poczty było przez firmę, która była w Bangkoku, a ta firma w Bangkoku była założona w Rumunii, a ta firma w Rumunii była założona koło Neapolu, a tam jest siedziba CIA. I w ten sposób blokowanie następowało, że im się chciało, że ja piszę wszystko jawnie. To jest bardzo ważne. Już w 1999 roku powstał specjalny projekt, który mówi, co jest terroryzmem. To nie chodzi o ten World Trade Center, tą fikcję literacką, którą zrobili. Chodzi o to, co chcą pod tym tematem osiągnąć. I proszę zobaczyć, edukacja domowa jest traktowana jako terroryzm. Czyli państwo wszyscy bierzecie udział w edukacji terrorystycznej, bo ten program nie został zatwierdzony przez rząd. Bo ja nikomu nie zgłaszałem, co ja będę mówił. Czyli innymi słowy, już jesteście przeznaczeni do inwigilacji, no bo tak ustalono, no ile tam, prawie 20 lat temu. Proszę to brać pod uwagę. Proszę zauważyć jeszcze jedno. Polska płaci około 20 miliardów euro podatku za ten efekt cieplarniany. No dobrze, a gdzie te pieniądze idą? Nigdy nie powiedziała żadna z instytucji państwowej, komu oni tą łapówkę dają. A my wiemy, że to idzie do City of London Corporation. Tam jest specjalny oddział banku, który to tym się zajmuje. No dobra, jeżeli jest taki oddział i to idzie na tak zwany walkę z efektem cieplarnianym, no to powinien być jakiś regulamin tego banku. Czyli komu, na ile można te pieniądze użyć, do jakich celów. Nic takiego nie można znaleźć ani w internecie, ani u żadnego z posłów. A wszyscy się zgadzają na to płacenie. No dobrze, ale taki komitet wykonawczy musi mieć jakąś radę nadzorczą. No bo ktoś fizycznie musi to robić. No i znowuż nie mamy żadnego nazwiska. Czyli tak, płaćcie, a my was oskubiemy. 20 miliardów dolarów to jest 100% więcej niż w tej chwili idzie na służbę zdrowia. Czyli w jednym roku można by praktycznie kolejki zlikwidować. Nie, my musimy płacić. Czy to ma sens w ogóle? Oczywiście, że nie ma. Jeżeli weźmiemy produkcję człowieka dwutlenku węgla, to jest 4,5 razy 10 do 15 przeliczenia na czysty węgiel. Jeżeli weźmiemy to, co rolnicy produkują, w sensie no, zieleń i tak dalej, to jest 400 razy 10 do 15. Natomiast morza i oceany to jest 1 000 000 razy 10 do 15. Czyli my jako użytkownicy, samoloty,
samochody, piece i tak dalej, to jest tylko 4,5 w stosunku do miliona. No jaka to jest wielkość? Inaczej. Na Ziemi jest około 7,5 miliarda ludzi, 7 miliardów ludzi. To my produkujemy prawie 7 razy 10 do 15, czyli dwa razy więcej produkujemy jako ludzie dwutlenku węgla niż spalamy jako ludzie. No ale nikt nie słyszałem, żeby zabronił na przykład uprawiania sportu. No a każdy przeciętny jołop nawet wie, że w czasie zawodów sportowych oddycha się szybciej. Czyli więcej dwutlenku węgla produkujemy. W czasie seksu to samo. No to jaki jest sens tworzyć specjalne olimpiady, sportowe zawody, żeby zwiększyć produkcję dwutlenku węgla i żeby działać gorzej na efekt cieplarniany? Bzdura. Ale chodzi o to, żeby oskubać ludzi. A na oskubanie to jest właśnie te 20 miliardów, które musimy płacić. Teraz na czym polega system? Otóż najczęstsze wiązanie w komórkach człowieka to jest wiązanie tak zwane wodorowe, około 7 elektronowoltów. Natomiast cząsteczka alfa ma około 5 megaelektronowoltów, czyli mała cząsteczka alfa jest milion razy bardziej energetycznie silna niż wiązanie. No Państwo doskonale wiecie, że jeżeli mamy coś, na przykład kawał drewna i siekierą przyłożymy, no to pęknie to. Czyli jeżeli energia nasza jest większa niż energia wiązania tego klocka, no to to musi pęknąć i to jest. Wiązania wodorowe są wszędzie. A cząsteczki alfa skąd się biorą? A to zaraz pokażę. Otóż do 1956 roku Szwecja wykonywała tutaj co najmniej 6 do 8 wybuchów atomowych. O tym się u nas nie mówi. Szwecja to jest kraj miłujący pokój. Dlaczego w Norwegii i Szwecji nie wolno zbierać grzybów? No bo ich ostrzegano, że grzyby są skażone radioaktywnie, a Polacy, którzy o tym nie wiedzieli, rzucali się na te lasy, bo takie duże grzyby były. To jest raz. Dopiero w 1956 roku zaprzestali eksperymentów. Oni robili to samo, co Niemcy. Pierwsze wybuchy w ogóle to były niemieckie. Tutaj koło Bornholmu i koło Hamburga. Tu. To był 42 rok, a nawet 41. To, co Amerykanie zrobili w 45, to był niemiecki uran wzbogacony. W maju, właściwie w kwietniu, końcu kwietnia z Hamburga wypłynął specjalny okręt podwodny z 3000 kilogramów wzbogaconego uranu i odpowiednimi specjalistami. Został przyjęty przez Amerykanów i z tego uranu powstała pierwsza wojna. System, który Amerykanie zastosowali do produkcji, do wzbogacania uranu był zły. Niewydajny, niewydalny. To raz. Dwa. Niemcy skąd mieli wzbogacony uran? No bo mieli już od 1936 roku w Monachium elektrownię atomową, o czym się u nas nie mówi. Teraz. W 1940 roku Niemcy zaczęli już wzbogacać Japonię technologiami otrzymywania wzbogaconego uranu. I dwa wybuchy atomowe tu w Korei, Korei i na Półwyspie Koreańskim były dokonane w 1945 roku, 11 sierpnia 1945 roku. O tym też u nas się nie mówi, bo przecież Japonia to jest kraj, który miał technologiczne opóźnienie, a Ameryka to jest ten, który jest, że tak powiem, na szczycie technologii i dlatego oni są uznawani jako pierwsi. To nie odpowiada zupełnie prawdzie. Trzy. Broni atomowej używano także jako miny atomowe, na przykład na Błotach Pińskich i na jeziorze Ładoga. Na Błotach Pińskich było około 6 takich min po 50 kilo. Na jeziorze Ładoga 8. 4. Zmiana kierunku rzek syberyjskich też miała być dokonana za pomocą ładunków atomowych. To samo zresztą Amerykanie chcieli robić. Okazało się to niemożliwe, nieskuteczne. Dlaczego?
bo tu jest wieczna zamarznina. Ten cały obszar to jest wieczna zamarznina. W związku z tym to odtaja na metr w ciągu lata, ale potem z powrotem zamarza. Jeżeli my zrobimy tam na głębokości 10 czy 20 metrów wybuch atomowy i temperatura ma kilkadziesiąt tysięcy stopni, no to ta wieczna zamarznina puszcza. No to się robi bagno i wszystko się zatapia. I nic nie można zrobić. I dlatego te wybuchy nie miały znaczenia. Izrael podobno miał 17 do 18 wybuchów, między innymi w RPA. Czyli w sumie razem można liczyć, że tych wybuchów było nie około 2000, tylko około 2,5 do 3000. Teraz, to nieważna jest ilość wybuchów, ale moc wybuchu, bo to daje to promieniowanie. Otóż moc średnio była od 1 do 50 megaton, czyli 1000 razy większa niż moc rzucona na Hiroshimę czy Nagasaki. Czyli tyle więcej radioaktywnych substancji znalazło się w powietrzu. No i te substancje musieliśmy połykać. Dlatego, że w czasie wybuchu są cząstki alfa. Cząstka alfa generalnie jest zatrzymywana przez kartkę papieru. Ale jak wpadnie do naszych płuc, to nie ma jej co zatrzymać. My nie mamy możliwości wyrzucenia jej, jak tam daleko wpadnie. A ona tam powoduje niszczenia, bo ona jest milion razy większa, jest jej energia niż wiązań komórkowych. Tu jest wyjaśnienie, dlaczego to się tak dzieje. I teraz, co tu jest jeszcze istotnego? To my robiliśmy te badania w latach 90. Otóż temperatura koniuszka powietrza to jest około 1000 stopni. A to jest energia większa niż energia jonizacji. Czyli powstają aerojony, czyli nanocząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym. Każda komórka nasza na zewnątrz ma ładunek ujemny, ładunek powierzchniowy ujemny. Natomiast ta jonizacja, powstają aerojony dodatnie. One się przyklejają. Od wielkości ładunku ujemnego zależy szybkość metabolizmu komórki. Czyli czym bardziej elektroujemny ładunek, tym więcej cząsteczek wchodzi do środka, wody i tak dalej. No a jak komórka może się przed tym bronić? No ma dwa właściwie sposoby. Jeden sposób to zwiększa metabolizm, a jak zwiększa metabolizm, to się musi dzielić. No i my to obserwujemy na przykład przy zapłodnieniu. Gdyby ten metabolizm, który ma płód, był później, no to przeciętny człowiek ważyłby kilkanaście ton. No bo dziecko w ciągu 9 miesięcy rośnie z tych tam gramów do kilograma. No to licząc to dalej, to podwajanie, to mówię, 20-letni facet by miał 20-30 ton. No a nie ma. Czyli ten metabolizm tutaj jest, potem on się ulega zahamowaniu i zupełnie jest inny, a po 18 roku życia praktycznie ustaje. Czyli ładunek mu się zmienia, natomiast w nowotworach on zostaje. Nowotwór ma ładunek elektrostatyczny, ten powierzchniowy, bardziej ujemny niż komórka zwykła, z której on pochodzi. W związku z tym metabolizm jest szybszy, w związku z tym on się szybciej dzieli. No i stąd jest wzrost guza. Można to zahamować na przykład biguanidami. Zahamować nierozmnażenie. A dlaczego na przykład chemia czy radiacja szkodzą? No bo ten guz, ta komórka jest otaczana fibroblastami. Fibroblasty to są bardzo młode komórki, które szybko się dzielą. To 12-20 godzin. No i jeżeli teraz dostaną chemię, to one pękają. A jak pękają, to ta osłona ginie i zaczyna się rozmnażanie większe. Czyli innymi słowy, ta odległość stąd dotąd powoduje, że aerojony wchodzą do środka i powodują zniszczenie typu właśnie nowotworowego. Bo jak on tam wpadnie do środka, to nie ma wyjścia. Na czym, jak temu zaradzić? No w bardzo prosty sposób. Pamiętacie Państwo takie duże fiwki, lufki i tak dalej. I komu to przeszkadzało? A to spowodowało, że odsuwaliśmy to o te 20-30 cm, a ładunek spada z kwadratem odległości. Czyli czym dalej, tym mniej. Panie miały takie, o, nie? Takie duże. No to trzeba nadal do tego wrócić. I nie będzie problemów. Tak samo, dlaczego w papierosach wprowadzono filtry? No nie przecież dla waszej wygody. Ten filtr to są te nanocząsteczki. Proszę sobie zrobić proste doświadczenie. Wziąć kawałek szklanej rurki, tutaj papierosa włożyć, a z tej strony pompkę i zassać.
to te włókna wylatują. No i jak one wylatują, to wpadają do płuc, są ciało obce, tak jak azbest, i powodują raka. No i stąd jest związek. Czyli innymi słowy, trzeba tutaj włożyć nawet zwykły kawał waty, to ta wata zatrzyma, bo wata ma długie włókna i one się nie oderwą. I na tym to polega. Nic tam nie ma nowego, nic nie ma specjalnego, nic nie ma czegoś, co nie jest znane. To są dane niemieckie, które wykazują, jak wzrasta białaczka wokoło elektrowni jądrowych. No i teraz rozumiecie, dlaczego rząd chce budować u nas elektrownię? Ile pacjentów przybędzie? Jaki zysk? Proszę Państwa, to jest kolejny przykład, jak Wami łatwo manipulować. Fukushima, rzekomo trzęsienie ziemi, które było i spowodowało zmiany. Proszę zobaczyć, co na zdjęciu jest pokazane. Jest fala, która idzie. Tu samochody stoją równiutko, tutaj przybiera i idzie fala. Było trzęsienie ziemi czy nie? Nie, nie było żadnego trzęsienia ziemi. Na tym zdjęciu to widać. Proszę zauważyć, gdyby było trzęsienie ziemi, to te słupy by się powinny powginać. Tutaj macie płot, który w ogóle nie uległ przekrzywieniu nawet. No to jakie trzęsienie ziemi, że zwykły płot na takiej długości, zobaczcie ile tu jest domów, nie przekrzywił się. Żaden z budynków nie uległ nawet zachwianiu. No to jakie to jest trzęsienie ziemi? Ja nie mam dzisiaj wykładu na temat bajd opowiadanych przez fizyków atomowych czy atomistów, ale to jedno zdjęcie wyklucza trzęsienie ziemi. Proszę zobaczyć. Równiutki płot jak idzie. To, że było tsunami, czyli jakaś fala, jakaś powódź, a to jest inna sprawa. Ale nie było żadnego trzęsienia ziemi. Jest cała masa zdjęć na YouTubie pokazujących, że na przykład na moście stoi sobie grupa ludzi i fotografuje tą falę, która tutaj idzie. No jaki idiota stoi na moście w momencie trzęsienia ziemi? Szczególnie w kraju, w którym trzęsienie ziemi zdarzają się praktycznie co tydzień. Mniejsze lub większe. Ale was wszystkich otumaniono, że było trzęsienie ziemi i dlatego elektrownia atomowa w Fukushimie uległa awarii. Tylko to zdjęcie to jest Sendai. Sendai od Fukushimy jest około 70-80 kilometrów. No to z kwadratem odległości maleje. Czyli obraz pokazuje falę powodziową w jednej miejscowości, a mówią o zupełnie innej miejscowości, prawie 100 kilometrów dalej, której rzekomo doszło do zniszczenia. Proste. Dobra, wracamy do tych fałszywych flag. O papierosach wyjaśniłem i dochodzimy do fluoryzacji. Otóż projekt Manhattan, czyli ta produkcja bomby atomowej, powodował cały nadmiar powstania odpadów niezwykle toksycznych kwasu fluorowodorowego. Kwas fluorowodorowy jest takim świństwem, że szyby trawi, szkło. Panie pracujące w zakładach nawozów fosforowych to praktycznie mają zakaz przechodzenia w nylonowych pończochach, bo momentalnie są dziury. Takie to jest ostre. No mówię, nawet szkło jest trawione. No dobrze, to znaczy, że to gdzieś trzeba przechowywać. No a sami Państwo wiecie, że odpady toksyczne, żeby gdzieś tam zdać, to się płaci olbrzymie kwoty. W czasie okupacji, znaczy w czasie II wojny światowej, Amerykanie produkowali nawet do 1000 samolotów miesięcznie. No to z aluminium powstawało dużo fluoru. No to co z tym zrobić? No i wymyślili, że trzeba to sprzedać ludziom. I podano do pas do zębów fluor jako rzekome zapobieganie próchnicy. No a jak wybitne autorytety zaczęły o tym mówić, to nikt nie śmiał zaprotestować. No a reszta mas, jak stado baranów, zaczęła to robić. Niemcy stosowali fluor w obozach koncentracyjnych. Bo to powoduje upośledzenie ilorazu inteligencji. O tym, że
Sprawa fluoru jednocześnie świadczy o tym, że Gestapo i NKWD przez całą wojnę współpracowały. Dlatego, że pierwsze badania były wykonane w łagrach. I oni to przekazali Gestapo i Gestapo zaczęło to robić w obozach koncentracyjnych. Oni cały czas z sobą współpracowali. To tylko nam się mówi, że to byli przeciwnicy. Także to jest jedna sprawa. My robiliśmy, bo Gdańsk ma to takiego pecha, że znajdują się tam te gdańskie zakłady nawozów fosforowych. Największy producent, jeden z największych producentów fluoru, odpadów fluorowych. No i jest hałda, która już 20 lat temu miała chyba 36 milionów metrów sześciennych tego odpadu. Łatwo to było te badania przeprowadzić, bo wokół są wsie i to te dzieci tam były. No te. Nie to jest ważne. Ważne jest to, że do dzisiaj jest co najmniej kilkadziesiąt witryn internetowych namawiających czy reklamujących fluoryzację, czyli lakowanie jako najlepszy sposób zabezpieczenia przed próchnicą u dzieci. Oczywiście, tam jest fluor. I wszyscy to biorą, płacą ciężkie pieniądze za coś, co szkodzi. No ale to jest w majestacie prawa. Co robi fluor? My przeprowadziliśmy te badania na ponad 2000 dzieci. To największe badania w Polsce były robione. Wyszły zupełnie przypadkowo inne sprawy. Na przykład, że Gdańsk ma większe zanieczyszczenie ołowiem niż Legnica. Dzieci w Gdańsku były bardziej trute ołowiem niż w Legnicy. Nasze badania, tutaj macie Państwo dane, jak to się dzieje z komórką, to tak nieważne jest, powiedzmy. Ale co stwierdzono? Że o wiele większe wychodzą zatrucia dzieci fluorem w powietrzu, które ma wzrost fluoru, niż z wodą. Proszę pamiętać, że jeżeli jest jakaś norma dla wody, to o 100 razy trzeba ją zmniejszyć, jeżeli ten środek dostaje się przez układ oddechowy. I tak samo jest do krwi. Pęcherzyki powietrza są bardzo cieniutkie i tam wszystko przychodzi. Natomiast przewód pokarmowy jest odpowiednio gruby. No flaczki, jedliście Państwo, to wiecie, jakie to jest grube. I tam tak szybko te trucizny nie przychodzą. Poza tym jest bakterie, zniszczenia i tak dalej. Co wykazały nasze badania? No, że dzieci 11-letnie miały wartości fluoru takie jak u osób zawodowo narażonych na fluor przechodzących na chorobę zawodową. No to teraz mamy sytuację taką. Facet pracuje powiedzmy 5 lat w zakładzie takim, dostaje rentę inwalidzką, jest choroba zawodowa, a dziecko mieszka obok zakładu, ma tą samą wartość i ono już nikogo nie obchodzi. Dziecko, które myje zęby 2 razy, 3 razy dziennie pastą z fluorem, potrafi połknąć nawet do 5 mg fluoru, a dziennie maksymalnie może wydalić około 1 mg. Reszta zostaje w mózgu. I nasze badania wykazały, że grupa dzieci mieszkająca w tym skażeniu, w tym zakresie, gdzie to się ulatniało z powietrza i ten fluor dochodził, miała praktycznie 70, prawie 80% poniżej przeciętnej iloraz inteligencji, te testy. I mało tego, wiadomo, że czym starsze dziecko, tym gorsze były wyniki. Czyli jak 7-latek przychodził do szkoły, to on był jeszcze żywy, jeszcze potrafił tam wszystko robić, co trzeba. Jak dochodził do 12 roku życia, to już jego inteligencja spadała i to błyskawicznie. No, to jest następne. Także jednoznacznie kazaliśmy, i to jest tylko potwierdzenie, dlatego że jak mówiłem, w 1994 roku zaczęto te badania, a my robiliśmy to dopiero w 1998-2000, czyli znacznie później. Wszędzie na świecie fluor w pastach upośledza inteligencję. A co to jest inteligencja? No to jest szybkość reagowania na różne stresy, na różne przeciwności. Bo to nie jest kwestia wkucia czegoś. To jest kwestia kojarzenia. No a jeżeli ktoś ma obniżony iloraz inteligencji, no to nie kojarzy. To potem się z niego robi takiego robota biologicznego, który ma wykonać czynność od A do B i wziąć steropak i usiąść i wypić. I to proszę pamiętać. Na to praktycznie nie ma żadnej możliwości, jakby to powiedzieć,
wyjścia z tego. Jeżeli to dziecko już raz opadło, te zakończenia, te synapsy się zniszczyły, no to niestety już tak zostanie do końca życia i on się do niczego więcej nie będzie nadawał, tylko do tej czynności, którą tam zaplanowano dla niego, czyli mówię, siła robocza na poziomie podstawowym.